Dzień dobry, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Witam serdecznie. Panie premierze, czy pozycja ministra Szałamachy w rządzie jest stabilna? Myślę o jego nieudanym projekcie podatku od hipermarketów oraz o tym, o czym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Mianowicie, że jako poseł był w USA na rocznym stypendium i, jak piszą dziennikarze, brał diety poselskie. Do oceny poszczególnych ministrów, czy to ministra Szałamachy, czy ministra Gowina, powołana jest tylko jedna osoba, pani premier Szydło. Jako kolega z rządu mogę powiedzieć tylko tyle, że minister Szałamacha jest osobą wybitnie inteligentną i że wszyscy bardzo dużo mu zawdzięczamy, bo dokonał rzeczy wielkiej, czyli znalazł te 17 miliardów na nasz sztandarowy program Rodzina 500+ w tegorocznym budżecie. Co do tych dwóch poruszonych przez panią kwestii, drugiej nie znam. To mówię uczciwie, nie byłem w tamtej kadencji członkiem klubu PiS. Czyli kwestia tego stypendium w USA i diety. Jeżeli tutaj są jakiekolwiek wątpliwości, to jestem pewien, że pan minister Szałamacha szybko czy bezzwłocznie je wyjaśni. Jeżeli chodzi o podatek handlowy od sprzedaży detalicznej. Teraz już się tak nazywa. Wcześniej miał być od hipermarketów, od sklepów wielkopowierzchniowych. Taka potoczna nazwa. Natomiast tu trwa naturalna dyskusja i wewnątrz rządu, i pomiędzy rządem a poszczególnymi interesariuszami, czyli drobnymi kupcami, średnimi, tymi wspomnianymi przez panią hipermarketami. Propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów była propozycją wstępną. Została oceniona częściowo krytycznie również przeze mnie. W tej chwili pracujemy przede wszystkim Ministerstwo Finansów, ale w dialogu z tymi grupami społecznymi i z innymi ministerstwami nad nową wersją. Myślę, że ta nowa wersja będzie zdecydowanie lepsza. Jest wniosek Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka. Opozycja realizuje swoje wilcze prawo, ale czy ma jakiś cień racji, dużo racji? Nie ma. Obserwuję z bliska działalność pana ministra Błaszczaka i muszę powiedzieć, że chyba każdy rząd życzyłby sobie w swoim składzie tak doświadczonego polityka, ale także urzędnika, bo Mariusz Błaszczak łączy te dwie kompetencje. Oczywiście jest sprawa odwołania komendanta głównego policji. No właśnie, kto za to odpowiada politycznie? To jest problem, na który natyka się każda nowa władza, każdy nowy obóz polityczny w okresie przejściowym. Nie wszystkie informacje, które powinny były do nas dotrzeć na czas, docierają. Czy to wynika z naszych błędów, czy ze złej woli, czy po prostu z tego, że poprzednia, ze złej woli tych, którzy rządzili do tej pory, czy po prostu z tego, że poprzednia ekipa zajęta pakowaniem się, no, niekoniecznie musi zwracać uwagę na rozmaite, czasami ważne detale. Ale co poprzednia ekipa, panie premierze, ma tutaj do rzeczy? Pan komendant Maj był sprawdzany przez odpowiednie służby. Służby ustanowione przez, których kierownictwo ustanowione zostało przez poprzedni rząd. Bo przecież zmiana na stanowisku komendanta głównego była, o ile sobie przypominam, pierwszą z takich zmian personalnych. Wygląda na to, że informacje, które dotarły do pana ministra Błaszczaka, nie były do końca wiarygodne. Zresztą w tej sprawie. Ale nie było to celowe działanie ze strony tych służb? Nie mam podstaw do tego, żeby formułować tego typu zarzuty w momencie, gdy pojawiły się jakieś wątpliwości dotyczące przeszłości pana komendanta i on sam natychmiast podał się do dymisji i ze strony pana ministra Błaszczaka były działania bardzo zdecydowane i natychmiastowe. Opozycja już podsumowuje 100 dni rządu. Rząd zrobi to za 2 dni, ale spróbujmy już teraz. Czy nadal premier nazywa się Szydło, Beata Szydło? Czy może nazywa się Jarosław Kaczyński, jak sugeruje opozycja? Najpierw zacznę od tych 100 dni, bo trochę mnie bawi to, że jakaś ekipa, nie tylko nasza, także poprzednie, stawiane są tak pod pręgierz po 100 dniach, ale dobrze, to już trzymajmy się tej konwencji, nie ma w tym chociaż nic to trochę zabawnego. To pani premier Szydło tak to podsumowanie ustawiła, mówiąc o programie na pierwsze 100 dni.
I o projektach ustaw. Jest taka konwencja, utarła się taka konwencja medialna. Myślę, że nawet nasi wrogowie mogą, a nawet muszą przyznać, że ta ekipa pracuje wyjątkowo ciężko. No, stąd się biorą te, moim zdaniem, kompletnie karkołomne zarzuty, że my pracujemy po nocach, że Sejm głosuje nocami. No tak, głosuje nocami, dlatego że te ważne projekty potraktowane zostały w sposób priorytetowy i rzeczywiście pracowaliśmy nad nimi niezwykle intensywnie. Proszę nie uciekać premier. Nie uciekam. Od tego, kto kieruje rządem naprawdę. W sposób oczywisty. Tym rządem kieruje premier i każdym rządem kieruje premier. Jeżeli ktoś łudzi się, że rządem da się kierować z tylnego siedzenia, a tak głosi wielu komentatorów, i jeżeli ktoś coś takiego twierdzi, to znaczy, że nie rozumie natury działania rządu. Premier musi na co dzień podejmować dziesiątki decyzji. Musi je podejmować natychmiast. Nie ma czasu na to, żeby w większości z nich konsultować z kimkolwiek poza gronem najbliższych współpracowników. Są oczywiście pewne decyzje strategiczne, które wymagają chociażby uzgodnienia na szczeblu koalicyjnym. Wymagają na pewno uzgodnienia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czyli tej głównej partii naszej koalicji. Ale tak się dzieje w przypadku każdego rządu. A co w polityce znaczy natychmiast i bez zbędnej zwłoki, panie premierze? To zależy w jakiej sprawie. Jeżeli pani mnie pyta, czy... W sprawie obietnic. Czy pan pamięta, co zostało obiecane? Ja mogę powiedzieć, co zostało zrealizowane. Co zostało obiecane natychmiast i bez zbędnej zwłoki. To tylko krótkie wyliczenie tego, co najważniejsze i co w tej chwili przychodzi mi do głowy. Rodzina 500+, sześciolatki, zakaz odbierania dzieci rodzicom z powodu biedy, czy wreszcie plan Mateusza Morawieckiego, pana premiera Morawieckiego. No to są przykłady takich, no w przypadku planu Morawieckiego, to wręcz kamieni milowych naszego programu i naszej polityki. Ale jeśli chodzi o zapowiedź, miało być obniżenie wieku emerytalnego natychmiast i bez zbędnej zwłoki. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Także w exposé premier te zapowiedzi z kampanii powtórzyła i na pierwsze 100 dni przewidziała także darmowe leki dla seniorów oraz minimalną stawkę godzinową. W każdej z tych spraw są konkretne projekty, które trafiły do Sejmu w przypadku dwóch pierwszych spraw, czyli czyli obniżenia wieku emerytalnego i kwoty wolnej, podniesienia kwoty wolnej od podatku. To są projekty prezydenckie, w przypadku dwóch pozostałych projekty ministerialne, ale jeżeli ktoś uważa, że z tego typu projektami należy galopować, no to jednak radziłbym tutaj powściągliwość. To są w każdym przypadku... A kiedy rząd da zielone światło dla tych projektów? Bo to od tego zależy, kiedy one zostaną. Wtedy, kiedy je zbilansujemy. W tym roku mamy ogromny i bardzo dalekowzroczny program, ale też ogromny wydatek, czyli ten program wspierania polskich rodzin. Zobaczymy. Ale w przyszłym roku on też będzie aktualny. Tak, i w trakcie tego roku minister finansów przy pomocy wszystkich pozostałych ministrów oceni, co jeszcze w tym roku jest możliwe. Gdy pani mnie pyta o obniżenie wieku emerytalnego, to ja jestem oczywiście w kłopotliwym położeniu, bo nie jest tajemnicą, że nie jestem entuzjastą tego pomysłu, ale na pewno do problemu nowych rozwiązań w systemie emerytalnym wrócimy. Jeżeli chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku, to jestem akurat gorącym zwolennikiem, dopytać. Ale chcę się zachowywać w sposób odpowiedzialny. Nie podniesiemy kwoty wolnej od podatku w taki sposób, żeby rozwalić budżet, bo to byłoby ze szkodą dla Polaków. Chcę dopytać o te emerytury. Czy może rząd wycofa się z tego pomysłu, z popierania tego pomysłu? Czytamy, że ZUS w ciągu 5 lat będzie miał ubytek w swojej kasie sięgający 400 miliardów na wypłatę emerytur. Ale ja to mówiłem od dawna. Wielu polityków, wielu ekspertów przestrzegało, że obecny system emerytalny, system w ogóle ubezpieczeń społecznych... No to jak się do tego ma obniżenie wieku? To się ma w ten sposób, że potrzebujemy zupełnie nowych rozwiązań. Niedawno pan premier Morawiecki powiedział o tym, że on opowiada się za systemem kanadyjskim. To jest dokładnie to rozwiązanie, które mamy w naszym programie, mówię o mojej partii Polsce Razem. Musimy przebudować, musimy wprowadzić te tak zwane emerytury obywatelskie, gwarantowane przez państwo na minimalnym poziomie. Ale ja pytam o to, co będzie teraz.
Nastąpi ta obniżka wieku emerytalnego, czy nie nastąpi? Będziemy analizować, czy da się to zrobić w tym roku bez, tak jak powiedziałem, rozbicia budżetu. Na pewno zachowamy się w sposób odpowiedzialny z punktu widzenia skali deficytu budżetowego czy długu publicznego. Polski nie stać na to, żebyśmy się dalej zadłużali. Pan mówi o tym roku, a ja pytam o to, czy w ogóle... Uważam, że potrzebujemy dużej politycznej i społecznej debaty nad docelowym modelem systemu emerytalnego. Wracam do pomysłu emerytur obywatelskich. Wypowiedź pana premiera Morawieckiego pokazuje, że w rządzie są zwolennicy takich rozwiązań, że nie jestem w tej sprawie odosobniony. Rozumiem, że plan Morawieckiego ma pierwszeństwo przed realizacją kolejnych obietnic wyborczych, dlatego że on da owoce, ale najpierw potrzebuje nawozu w postaci pieniędzy. Z budżetu także. Ten plan będzie realizowany przez wiele lat i w związku z tym będzie realizowany równolegle w stosunku do innych priorytetów programowych. Natomiast jest chyba dla każdego rzeczą jasną, że te ważne cele społeczne, chociażby takie jak wspieranie polskich rodzin, walka z tą katastrofą demograficzną, która na Polskę spadła, wymaga przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. I taki jest cel planu pana premiera Morawieckiego. Gdy mówię o planie Morawieckiego, to oczywiście to jest umowne, bo swój wkład w ten plan wnieśli chyba wszyscy ministrowie i to musi być wspólne dzieło całego rządu. Zresztą największym wyzwaniem dla każdej ekipy jest przezwyciężenie plagi tej silosowości. Oczywiście, że tak, dlatego że nie da się zbudować, nie da się wyjść z pułapki średniego wzrostu, jeżeli nasza gospodarka będzie miała nadal charakter imitacyjny, a nie innowacyjny. A za innowacyjność odpowiada właśnie mój resort. I na koniec, kim jest dla pana Lech Wałęsa dzisiaj, kiedy światło dzienne ujrzały teczki Kiszczaka? Jest postacią tragiczną. Jest postacią tragiczną i zagubioną w lata 70. to przynajmniej częściowo okres bardzo mroczny i chyba tutaj już nikt, kto nie chce uparcie zamykać oczu na fakty, nie może zakwestionować uwikłania Lecha Wałęsy we współpracy z SB. A czego pan życzy Lechowi Wałęsie? W latach 80. to okres heroiczny, no i właśnie potem te najtrudniejsze, dla mnie najtrudniejsze, najbardziej zagadkowe lata 90. A życzę Lechowi Wałęsie tego, żeby sprostał wezwaniu Kornela Morawieckiego, żeby stanął w prawdzie i dał nam, Polakom, szansę na to, żebyśmy wreszcie ujrzeli polską historię we właściwym świetle. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, Beata Michalicz. Bardzo dziękuję.